co, ruszamy? Ruszamy. Wezmę paluszka jeszcze. Paluszka ten. Klasycznie z On Lemonem wjeżdżamy. Muszę do fryzjera iść, bo już mam dobry kłak. Ja też. No, wyski tu na kłakach. Jeszcze suwaka tu brakuje. Widziałeś na Insta u suwaka? Fantastyczna sprawa. Właśnie, suwaczy, bo ten odcinek pewnie wyjdzie trochę później, ale jak znalazłeś jakiegoś dobrego fryzjera, daj mi namiar, mordo, bo u mnie też jest ciężko. U Golana nie jest wcale lepiej, także możemy iść wszyscy trzech. Ale jest to samowystarczalne, biorę i ucinam. To ja nie dam rady. Ja siwizny nie dam rady, byczku. How I can take. No. Dobra, nie przedłużając, kolejny odcinek 50-50, kolejna persona. W kilku komentarzach, nie wiem już do której kamery mam patrzeć, za dużo ich tutaj jest. W każdym razie większość komentarzy, które się przewinęło, był jak najbardziej nie kto inny jak Jakub Golański. Proszę bardzo, siemanko Golan. Siemka, cebulo. Klasycznie na pionie. Co, Golan, fantastycznie, że do nas dotarłeś. Mnóstwo osób też chciało cię tutaj zobaczyć i w końcu cię zobaczy. Od razu, nie przedłużając, wjeżdżamy z grubej rury, ziomeczku. Nie będziemy tutaj na pewno przedłużać i zamęczać. Jesteś reprezentantem Sosnowca, mordo. Legendarnego Sosnowca. Legendarny Sosnowiec. Miejsce też wielu żartów ogólnie i anegdotek, które tak ty pewnie na pewno znasz. Ziomeczku, powiedz mi, jak wygląda w ogóle życie w Sosnowcu? Jak wyglądała w ogóle deskorolka w Sosnowcu, jak ty zaczynałeś? Bo to co, było w 2002 roku? No, gdzieś tak, jak to lechało no, i tak dalej. Było to kawał ogólnie czasu temu. Pewnie większość naszych odbiorców i ludzi, którzy nas oglądają, to są właśnie w takim chyba wieku, jak ty zaczynałeś jeździć, czyli gdzieś 18-19 lat temu. I co, jak to się zaczęło? Miałeś niedaleko pomnik, który był wtedy spotem, a nie plazą. Ale co, o PTG? Nie. No ale to w Katowicach jest PTG. No tak. Tylko chodzi mi o to, że i tak Sosnowiec jest niedaleko. No ale kurde, te pierwsze lata to i tak był Sosnowiec tylko, bo... Trzymaliście się? No raczej tak. Też jak jeździliśmy do Katowic, też tak, że nam starzy nie pozwalali. Też było w Katowicach, wiesz jak. Tak, czyli nie... się wymykaliście i po prostu... No tak było. No. Ale kiedyś... co, czyli w Sosnowcu ile lat spędziłeś na deskorolce pierwszych? No nie wiem, znaczy cały czas, ale jakby no, zanim właśnie... pojechaliśmy tak, pierwszy raz na Paderewę, to minęły stare 2-3 lata dopiero. Zanim wiesz, na początku też nie do końca wiedzieliśmy, że jest coś tak jak Paderewa, nie? No też aha, było tak, no tak, jakby pierwszy rok... na Ślizgu coś tam zobaczyliśmy. Nie w Ślizgu, może w Ślizgu. Albo w Dozdedos, chociaż albo było, no, w gazecie jakiejś i było tam, że jest pomnik, no i była jakaś rozkminka, no i ziomeczka, ojciec nas zawiózł, no. I pamiętam, że no... Jak pierwszy dzień jakby jechaliśmy na pomnik, to było tak, że mieliśmy jechać, wiesz, no. Pełny napał, także w nocy prawie nie mogliśmy spać i tak dalej, no. Budzimy się rano, a tu wiesz, a tu papież Jan Paweł II umarł, nie? I wiedzieliśmy, czy pojedziemy spać, czy nie. Gorzej. Ale pojechaliśmy. Ale nie? I tak pojechaliście. Pojechaliśmy, no. I to był dobry dzień? No dobry był, no. Już tyle. No. Ale nie, dzień. No beka była, bo wiesz, wtedy wszyscy tak, o wiesz, w telewizji coś tam i... I zamuła. No ale i pamiętam tak to dobrze, że wiesz, co, że taka był kapsztad mały, ale... A potem wjechaliście na Paderewę i się skończył. No tak, no bo co, już nie, jakby nic nie... Ten, no. No nie wiem, tak, z dupy taki temat, ale jakby wiesz co, no, przypomniało mi się. No. No wiem, no my tu każde tematy wałkujemy, więc dobrze, że go wyciągnąłeś. No. No nie, no jakby wracali, no to w Sosnowcu co, jeździliśmy na miejscówie naszej, takiej na Osiedluwie, no tam ten, jakieś rurki. I ten park, nie? Jak się nazywa ten park Sielecki. Betonowy? Park Sielecki. Ale to nie było też jeszcze tego, bo to dopiero zbudowali potem po 2 latach, jak jeździliśmy, nie? Ale okay. Był też takie są schodki do dzisiaj, takie granitowe. No to wiem. I tam zaczęliśmy jeździć, no i tam Wybcia, wiesz, co jest nasz Wybcia. No, właśnie, no. To było moje kolejne pytanie, że tam, jak tam ekipka w ogóle sosnowiecka, bo ty zaczynałeś z Wybciem? Nie, zaczynałem z ziomkami z klasy. Okay. A z Wybciem właśnie dopiero jak zaczęliśmy jeździć na ten pomnik na Sielcu, no to właściwie to na skateparku Wybcia dopiero poznałem. A Tony był z osiedla. Jakby. Aha, czyli Tony już tak. Był wcześniej, a Wybcie dołączył do ekipki. Tak. Cały Joseph dalej? Skład był. No właśnie. A ziomale jeżdżą dalej? Co się stało z Tony, co się stało z Wybciem? No z tymi, co zaczynaliśmy jeździć, to w sumie nikt nie jeździ już. No. No mam słaby kontakt tam jakby z tymi ziomeczkami, bo to wiadomo, że się tak tak. No ale rozbiło. Z Tony z Wybciem był zawsze. Z Tonym jakiś tam kontakt mam. Nagrywał dużo, ale nie jeździ już teraz. No ale jakby, no jak się odezwę, to zawsze coś tam sobie poprzemy. Wiadomo. A no Wybcio zdarza się, że coś tam wyjdzie i się pojeździ, tylko no. Się napije. No i kilka Sebuś jeszcze, nie. No Ernest jeździ cały czas, nie, w Kato. No tak. W sumie tak. Z tej ekipy to w sumie... No i wiesz, no i tak jakby do ekipy sieleckiej mógłbym też zaliczyć, wiesz, Ziemniaka czy Kopyta, nie. Okay. To są też jakby osoby z Sielca dla mnie, a...
No tak, no, dużo osób w sumie już nie jeździ. Ale no, mają powroty ludzie też takie, no nie? No tak, no właśnie, teraz właśnie o to chodzi. Ale w sumie dobrze, że tam Wypcie jeszcze czasem wychodzi. Pozdrawiamy Wypcia. Pamiętam jedną sytuację z Wypciem z Sylwestra, jak został usunięty z niego. To może innym razem. Ale w każdym razie... No, Wypcia zajebiste jest, no. Tak, ja bardzo, bardzo lubię Wypcia. Wypcia następnym razem na kanapę. Wypcio, słyszałeś, zapraszamy, mordo. Opowiesz o historii Sylwestra. W każdym razie, wracając do Sosnowca i no. do tego, co się tam działo na początku, w ogóle tak mi się wydaje, że śląska scena, nawet te naście lat temu, już wtedy była mega mocna. No. Myślę, że to też przez Spaderewa, ale był Paweł Krężel i było mnóstwo osób, które już na te lata wrzucały numery, które do teraz w sumie nie są często widywane. No, był ten Bartek Morawiec. No, który na Switchu już w 2001-2002 roku wrzucał jakieś Switch Flipy Backtail. On strasznie wrzuca, jakby wysoko i tak dalej, ale ja też go widziałem z dwa razy na żywo. Nie? No. Ale no, to, co jest na motach, nie? Na tym takim filmie starym. Tak. No nie, to są jakieś numery, które teraz jak ktoś wrzuca, w sumie to by było i tak spoko. Jak no nie, part. No murek jakiś taki za kolano, a chłop robił fejki, frontside flip, no frontside crooked, tak. Nie? Na takim murku, gdzie my wiesz co. I to było 18 lat no, temu. No slajda. Aż złamałem sobie rękę z wrażenia. No nie, no poziom wydaje mi się, że nawet był jakby taki trikowo sam. Może wiesz, ta jazda wyglądała tak, wiesz, ale sam... nie płynnie może, ale jakby same trikowo triki. To był... No ja wiem właśnie, bo... Mało ludziom się tak myślę, że chce robić aż takie trudne czasami technicznie numery. No i na drugą jeszcze, nie? No. To już w ogóle. No tak jak mówię, no teraz się nie widuje takich numerów też często na drugą nogę, a on to robił 18 lat temu, co no pełen szacun, naprawdę. I dlatego właśnie tak zagadałem w tym temacie, no bo scena jednak katowicka od zawsze była na mapie Polski. Była tam tak. zaznaczona i czy to było 18 lat temu na Paderewie, czy teraz... Mm-hmm. Tak, poziom zawsze był. Myślę, że tylko zawsze był taki problem, że mało widać było tych ludzi, nie? Jakoś tak wydaje mi się. Może wszystko skupia się na Paderewie, nie? To nie jest tak, że na przykład jak powstała Paderewa już jako plaza, nie jako spot, no to w sumie w większości osób nie chce się gdzieś dalej ruszać, no bo wszystko ma w jednym miejscu tak naprawdę. Idealną nawierzchnię, masz schody, masz murki, masz też troszkę kątów, nie za dużo najmniej, ale są dwa kąty po dwóch stronach. W sumie jutro tę rampę przewozimy z SIP-u na PTG. Ciach, jest mi rampka info. Też będzie znowu. Czyli na lato jakby jest jeszcze. No nie, no na pomniku jest idealnie. No, nie, wiesz, myślę, dla mnie to jest idealne takie miejsce, ale wiadomo, że no, do pochillowania jakby jako miejsce w mieście lepszego jest, nie ma. No, ciężko sobie wyobrazić dla mnie, wiesz A twoim co? Zdaniem rozleniwia to skate'ów pod kątem takiej... No rozleniwia, ale z drugiej strony życie też jest trochę po to, żeby się trochę porozleniwiać. Nie? Lubimy się czasem przylenić, ja szczególnie na Paderewie. No nie widzę nic z tym złego, ale rzeczywiście jakby jest kilka... Było tak często, że było kilka jakichś talentów na pomniku, które się gdzieś tam, wiesz co, wypaliły po jakimś czasie i tak dalej, przestało jeździć, nie? Bo przychodziły tylko na pomnik. No nie wiem, no możliwe, że to też był jakiś taki... No wiadomo, że jak się zmienia te miejsca i się dużo tripuje i tak dalej. No jakby te podróże też są takie fajne, nie? A jak tego brakuje, no to myślę, że to jest też takie wypalenie no chyba może było u niektórych. Trochę chyba brakowało, co? Jak ty sobie, Golan, z tym poradziłeś? Bo ty jesteś raczej osobą, która lubi podróżować, lubi wyjeżdżać, woodcampy, nie woodcampy. No. Pandemia przyszła i to wszystko się skończyło. No, ale fajnie było w sumie, miło jakby wspominam ten czas. Pandemijny? No kurde, też wiesz, miałem SIP, nie? No. Więc mieliśmy zamknięty skating park, więc sobie kurde, wiesz, coś tam sobie remontowaliśmy, a coś sobie jeździliśmy, wiesz, jak no zajebiście w sumie było. No tak pod względem jakby deskorolkowym, no tak, jakby wspominam zajebiście ten czas życiowo, no też spoko. No, coś tam się pozmieniało też w życiu, ale jakby, jakby... Wszystko okay. Staram się zazwyczaj mieć te dobre wspomnienia, no, nie? I dlatego... Golan zawsze jest pozytywny, wiemy to nie od dziś, także dobrze słyszeć, Golan, że jakby nie dojechało cię to, bo jest też wiele ludzi, którzy... Starałem się jakby nie bagatelizować tego, co się dzieje i jakie informacje napływały, ale jakby wiedziałem, że dla swojego jakiegoś zdrowia też psychicznego, nie będę codziennie sprawdzał, wiesz, jakiś... Robiłeś sobie po prostu swoje. Robiłem sobie swoje, myłem ręce i gitara była, nie? I do przodu. I to lubię. No. Golan, właśnie to, co mówiłem wcześniej, że będziemy powoli dochodzić do niektórych tematów, które się tu przewijają. No. To jest bardzo ciekawy temat i na te czasy na pewno, bo myślę, że jakby ty wprowadziłeś trochę ten trend, który teraz jakby rozwinął się do
nie wiem nawet jakich rozmiarów. No. Jesteś założycielem pierwszej oficjalnej szkółki deskorolkowej w Polsce, tak? No może nie pierwszej, ale takiej. Kto był przed tobą? Tak, no, chłopaki w Warszawie chyba też robili. No wydaje mi się, że w niektórych miastach gdzieś tam coś, jakieś były próby, no a powiedzmy, no, że ja się wstrzeliłem w jakiś taki czas, że to zadziałało też. No właśnie. I miałem też, nie wiem, jakieś tam doświadczenie w bootcampie i... No ale czy możemy powiedzieć, że no bo tobie... No tak, no jakby tak, no wiem, tak to dużo próba, ludzi uważa to zrobiłeś i to działa już ile lat? Nie wiem, z 5, 6? No. 5 chyba. I ciągle działa? No działa. No jakby wiadomo było, że to naturalnie będzie działać, bo w innych krajach to już, wiesz, działało dawno i no pytanie teraz, w jaką stronę też to pójdzie i no ale mam nadzieję, jak, będzie jak dobrze. Jak zaczynałeś w ogóle planować to i rozwijać już szkółkę, mhm. na samym początku to myślałeś, że będzie to i urośnie to do takich rozmiarów jak teraz? Nie, bo walka o przetrwanie bardziej, jakby wiesz, o co chodzi, to było... A teraz hajsik wysypuje się z kiermany. Tak jest, sypie się na lewo i prawo. Proszę bardzo. No nie, zakładajcie szkółki deskorolkowe. No nie, no nie wiem, w sumie sama szkółka u nas... Kurde, no to jest też taki rozległy temat. No możemy o tym porozmawiać jak najbardziej, ale... Bo u ciebie to działa tak, że zacząłeś szkółkę, powiedzmy, tak, jakby Katowice? Wziąłem dotację, jakby to było tak. Wyprowadziłem się od starych na mieszkanko. Nara. Pracowałem w Blinku w Skate Shopie. No. No i ten Blink, wiesz, o co chodzi, no wiadomo, Boże, już pada i tak dalej, no więc musiałem jakby coś zrobić ze swoim życiem, musiałem szukać jakiejś pracy, tak. I tak dalej. No i była akcja dotacja, nie? Dotacje, które trwałem do dzisiaj, nie? Tak. Że jakby można wziąć dotację. No i mówię, no kurde, jeżdżę na ten bootcamp od, wiesz, od w sumie 18 roku życia, jako tam instruktor, więc no naturalnie sobie pomyślę, no kurwa, zrobię sobie szkółka. Było tak. Też w Blinku tak czasami przychodzili ludzie, się pytali o lekcje, wiesz, czy jest coś takiego. No ja się tak szczypałem, że nie wiem, no wiesz, za dwie dyszki może coś tam, nie? I tak dalej, ale no to i nic, no wziąłem dotację, no i pomyślałem, że też będzie zajebiście, no jakoś spróbować żyć, nie? Tak, z tego. Z deskorolki po prostu. No i też na chacie, mówię, miałem pokój wolny i zrobiłem jeszcze skate na chacie. Pamiętam te czasy. No i no jakoś starałem się przeżyć, żeby ta dotacja jakby wypaliła, nie? Tak. Żeby nie musiał tych kas zwracać. Mhm. No nie wiem, no i naturalnie krok po kroku rzeczywiście zaczęło to działać. Pojawili się klienci po prostu. No tak, pojawili się klienci, a ja w sumie, wiesz, mega lubiłem w sobie to robić. Jakby no. Tak, wiesz, moja mama też zawsze z dzieciakami pracowała i jakieś takie, no dla mnie to było naturalne. Nie miałeś problemu z tym po prostu. Nie miałem problemu właśnie, a już miałem też wyrobione coś, czegoś w sumie wtedy nie doceniałem. Miałem jakieś takie wyrobione swoje schematy nauczania i tak dalej i miałem to podejście do dzieciaków, wiesz. I z górki troszkę poszło. No i poszło z górki, no ale, no. Ale kurde, ten czas był też taki... mocno pracowity Na pewno, bo to jakby... Ale cieszę się w sumie, że tak kilka wyszło. Kilka tygodni się to nie robi, to też jakby idzie chyba taką opcją, że musisz po prostu zyskać sobie grono klientów i to taką trochę pocztą pantoflową no, musi przejść, nie? No wiadomo, że tak. No, ale dobra, potem się okazało, że te dzieci kupują też deskorolki, więc zaczęło się to tak jakoś spinać. No zdarzył się sklepik. I pojawił ale się do sklepiku sklepik. Dojdziemy za no chwilkę, tak, bo ja chciałem jeszcze zapytać odnośnie Skateboard School. Mhm. Zaczęło się to na Śląsku. Tak. A potem jakby masz, powiedzmy, skateboard school teraz w każdym mieście praktycznie, no nie w każdym mieście, to też wygląda? Nie jest do końca no. Tak, ale tak, na pewno w Krakowie zacząłem, mm-hmm. zajebiście, bo się z Sinką wtedy poznałem. Sinkę też pozdrawiamy, nie? Pozdrawiamy. To był też taki moment trochę przełomowy, bo w Bowlu próbowaliśmy zrobić zajęcia, tam kilku instruktorów, tam nawet mm-hmm. Andrzej Kwiatek coś próbował uczyć i tak dalej, no ale Sinak się zaczął opiekować bowlem. To był hit. No wiesz, jak jest Sina. To był też właśnie proste. Człowiek totalnie z pasją, totalnie oddany jakby... To był taki człowiek, którego szukałeś. No, spadł po prostu tak, wiesz. Andrzej mówi, że no jest taki ziomal, no jest szalony trochę, jest zajebiście, ale on na pewno się nadaje i trzeba ten... No i zadzwoniłem do Siny, no i kurde, no wiesz, to są... Poszło. No Sina jest kochany, no jest zajebisty. Znamy Sinę nie od dzisiaj dokładnie. No, dokładnie zresztą tak potem, jest. Wiesz, Sina zaczął na bootcampy też jeździć z nami, więc... I poszło. Poszło. No i jakby w Poznaniu też działaliśmy z takim Rafałem. No. Ale w Poznaniu już się też to jakoś tak trochę rozeszło, Rafał gdzieś wyjechał. To gdzie teraz jest Skateboard School? W Szczecinie, w Bielsku też chłopaki uczą. Mm-hmm. No w Katowicach, w Katowicach jest to naturalnie. Głównie tym chce się zająć, a jakby jeżeli ktoś chce uczyć w innym mieście, to daje jakby taką szansę. Okay. Czyli po prostu dogadujemy się tak, że ja ich biorę po prostu do swojej firmy jako na umowę. Tak. Oni sobie robią zajęcia, ja im ufam, że wiesz, co ci jakąś tam część mi odpalają i na takich zdrowych zasadach gdzieś to tam... Mamy nadzieję, że odpalają. Działa. No wiesz, to nie są jakieś duże hajsik, ale wiem, że to jest...
Ale no nie to jest spoko, bo potem też jakieś tam eventy nam się trafiają. No wiadomo, że to jest potem promocja. Potem na Outcampy też. Jeździmy tak. Razem. No, to jest też fajna promocja dla ciebie, ale nie mów, no dzieciaków teraz, które chcą nauczyć się no teraz jeździć. Jest boom ogólnie. No teraz jest boom. No, ale to też mnie tak jakby... Też była konferencja instruktorów, czy nie? Proszę? Deskorolka stała się mainstreamowa? No jasne, no myślę, że się staje i będzie taka falka cały czas Ale dla nas szła. Akurat pracujących też w branży i z deskorolką, jakby no to same plusy. Można powiedzieć. No same plusy, no. Tylko jakby się też czasami zastanawiam, czy idzie to wszystko w dobrą stronę i no nie, no jakby... To jest paradoks. Ja bym to nazwał paradoksem. No jakby zawsze są plusy i minusy tak, jakieś tam tak, rzeczy, tak, nie? Tak, tak. I też na konferencji, teraz była konferencja instruktorów po 5 latach tak, i tak dalej. Widziałem. No, no i tam też pogadaliśmy sobie fajnie, było z, nie wiem, 50-60 osób. Wiesz, to są ludzie, którzy tak naprawdę tworzą tę scenę deskorolki w Polsce. Tak, każdy mógł jakby no i też rozmawialiśmy zdanie. O tym, żeby jednak pamiętać też, że ta deskorolka to nie jest tylko sport i nie tylko uczymy tych dzieciaków pod zawody, tak. Tylko że jakby pielęgnować też tą samą taką... Prawdziwą deskorolkę. No prawdziwą, bardziej taką deskorolkę, która jest też sztuką, która też jest spędzaniem wolnego czasu. Czyli wszystko to, co się tyczy też dookoła deskorolki. No, żeby to było naszym głównym celem, bo myślę, że to jest fajne i tego dzieciaki dlatego to wybierają, bo właśnie widzą w tym coś innego, a my no. Nie możemy do końca, wiesz, mówić, że jeszcze 10 prób przez 10 minut, albo nie wiem, wiesz o co chodzi. Super, trochę Gola, trzeba jakby podchodzić. Bardzo dobrze, bo ja mam podobne zdanie na ten no, temat. Wiadomo, że jakby, wiesz, niektóre rzeczy działają. Jakby, jeżeli chcesz nauczyć grupę jakichś dzieciaków czegoś, no to musi być jakiś ład, bo wtedy tak. Wszystkim się lepiej to robi. Tak. Ale trzeba, no kurde, jakby musimy to trzymać w jakichś takich ryzach, żeby... Deskorolkowych takich, no powiedzmy deskorolkowych. No tak, bo to jest fajne jakby, no i to jest chyba najfajniejsze według mnie i nie jest najważniejsze w tej desce, żeby być najlepszym. I te dzieciaki, które słabiej jeżdżą, dalej mogą, wiesz co, oni mogą naprawdę coś znaczyć i coś tworzyć. Ja myślę, że jest kilka przykładów w Polsce takich dzieciaków, które miały gdzieś, nawet nie mówiąc, że wolniejszy start, ale no każdy sobie jeździ dla siebie, wiadomo. No. No. Jak ktoś ma zajawę na zawody, to na te zawody i tak pojedzie. Tak, no, ale też nie ma nic złego w zawodach, nie? Oczywiście, że nie. Wiadomo, ale... To jest właśnie deskorolka, że jakby... Ale też jest właśnie, może też jest inaczej. To nawet mi nie chodzi o instruktorów, czy że tak uczą, czy coś, tylko żeby zwracać uwagę na to, jak rodzice traktują trochę to. Bo jest dużo, wiesz co, ja to zauważam, no, że jest dużo rodziców, którzy dzieciaków, wiesz, dzieciaki rezygnują z jakichś innych sportów, na przykład na rzecz deskorolki, chodzą na te zajęcia i teraz, no nie fajnie, jeżeli widzimy, wiesz, to ciśnienie u rodziców, że on ma być mistrzem, bo on ma jeździć na zawody PSF i on ma, wiesz, wygrywać. Tak. I że jest... Ale to, właśnie, to trochę mi się przerwę, to gryzie, ale... Czy przy takim na przykład nacisku rodzica, no. Że ten rodzic trochę bardziej może chce swoje ambicje wepchnąć w to dziecko no. I to, żeby to dziecko było najlepsze, czy to nie jest też trochę tak, że te dzieciaki nie wszystkie mają taką wizję jak rodzice? Spotkałeś się na przykład z takim czymś, że miałeś dzieciaka, no wiesz, który w ogóle nie miał zajawy na deskorolce, ale był wysyłany przez rodziców na zajęcia. No jasne, że tak było, no ale to jest też taki, wiesz, są różne... A jak ty wtedy w różnym wieku do... różne dzieci różnie mają no. I jakby... I są okresy takie, że rodzice muszą podsyłać dzieciom różne zajawki, żeby sobie wybrały. No wiem, potem, ale jak ty do tego podchodzisz, jak masz na przykład takiego dzieciaka, który w ogóle nie ma zajawy na deskę, w sumie jest wysłany przez rodziców, żeby to dziecko coś robiło i rodzice bardziej chcą, żeby on jeździł. Jak ty podchodzisz do takiego? No nie wiem, gadasz z rodzicami, gadasz z tym dzieckiem, jak to załatwiasz? No, no kurde, szczerze mówiąc, ja już teraz mniej uczę jakby w praktyce, okay. Wcale jakby no, nie uczę nie indywidualnych zajęć. Tak. Nie, po prostu też byłem trochę wypalony tym, nie? Ale myślę, że do tego wrócę, bo jakby no, robisz to już sprawia lat, mi że... to też przyjemność, nie? Ale też musiałem do tego dojść. Ale jakie było pytanie? Bo zamyślił się o tych pieniądzach, panowie i pani. No. Nie no, pytałem czy jak po prostu masz dzieciaczka, aha. Który nie ma w ogóle zajawy na deskorolkę, no tak, no to było, rodzice, wiesz, zawsze... To jak ty podchodzisz do takiego dzieciaczka? Czy starasz no, się... Nie wiem, jak miałem zajęcia z takim dzieciakami, no to starałem się robić jak najwięcej zabawy na tej desce i jak, wiesz co, no przekazać to, że to jest jednak fajne i że możemy fajnie spędzić czas na tej desce, wiesz. Mniej wtedy było tak, nacisku na samą naukę, a przekonać. Po prostu było... No wiesz, o co chodzi, niech się pobawi, niech zjeżdża na dupie, wiesz o co chodzi, no chyba każdy lubi jeździć na sankach albo coś, no więc jakby myślę, można, tak. Można, nie? Ale no i zawsze była rozmowa z rodzicem, że może jeżeli nie, to można sobie dać przerwę. A też jest coś fajnego, bo zauważam teraz taką akcję, że uczyłem na przykład dzieciaków na początku, no. Nie? Później oni gdzieś sobie odeszli, gdzieś tam, coś tam, ale teraz są w wieku nastoletni i widzę, że wracają. Na przykład na pomnik, nie? I okay. Przychodzi ziomeczek do sklepu i mówi, o, cześć. I a ty, wiesz, go kojarzysz? A ja tak jeszcze go nie kojarzę, ale gdy on mówi, że był w szkółce, nie?
No to dopiero, wiesz, patrzę na te rysy twarzy i mówię, o kurde, rzeczywiście, nie? To było 3 lata temu. No, więc wiesz, czasami dzieciak potrzebuje czasu. Jak był mały, to wiesz, nauczył się odpychać, nauczył się tych trików, tak. Ale to zazwyczaj ludzie się zajawiają deską właśnie w tym okresie jakiegoś buntu nastoletniego i tak dalej, nie? Wtedy jest takie najmocniejsze jakby no tak, chęć tej tak, jazdy tak, i wiesz, to jest też fajny aspekt takiego wychodzenia z domu po prostu. Wychodzenia z domu po prostu bez rodziców i wiesz, tak. Spędzania wolnego czasu. No i wtedy się najwięcej ludzi w to wkręca. Więc te dzieciaki małe czasami nawet jak przestaną jeździć, to się nic nie dzieje, bo one potem mogą wrócić. Ale to nie? Spoko, mega miło, że no. Powracają te twarze, które miałeś tak, okazję... Tak, to jest miłe. Na pewno to było dla mnie kilka razy, jak widziałem. To i jeszcze takie... wracają do korporacji, do sklepu. No, a czy akurat ten ziomeczek po prostu wbił tak sobie. Mm-hmm. Ale no, pewnie zakupy zrobił na bank. No. No co? No tak, czyli no. Się zwróciło. Taki reel, nie? Żakoby. No. Zatrzymaliśmy się na temacie Skateboard School. I całej akcji tak, z dzieciaczkami, ale z tejże... Ale może też tak podsumowując jakby, no bo też tak negatywnie trochę mówiliśmy o tym, jakby... Dlaczego uważam, negatywnie? Że to jest jakby pozytywny aspekt tego, że się uczy te dzieciaki i pokazuje się im jakieś wzorce. Tak, nie? oczywiście. To jakby, to myślę, że to też każdy ma swoje zdanie na ten temat, tak jak ja mam, tak, ty masz. No. Jakby fajnie, jak po prostu te dzieciaki później po tej szkółce, jak się nauczą tych podstaw, już potem same lecą. Zostawiasz ich po prostu, tak, puszczasz tak. Lejce. No, jakiś podstaw nauczyłeś, wiesz, co dzieje, a resztę już muszą jakby... No, no i tak 90% deskorolca i tak każdy sam się uczy. No jakby, właśnie, no. To nie jest sport, w którym masz trenera i on cię wszystkiego wyuczy. No, oczywiście, myślę, że są osoby takie, które no wiesz, mogłyby tak myślę, działać. Tak wygląda trochę też, nie? Że jakby oni tam... Tam jest trochę pewnie inaczej. No tam jest wyuczenie już po prostu sportu, no nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem, no, ale myślę, że jak będzie olimpiada albo coś, to... Na bank będą. No cyborgi wiesz, wyjdą, cyborgi. No, wyjdą no, tak jak cyborgi, ten małolacik, którego Berix ciągle repostuje, który wrzuca non-stop jakieś big spin flipy na fronio. Jest taki. Blanty. I to robi tak ładnie to. Tak. Co? I ma deseczkę taką też pod swój wzrost, no ale no wiadomo, zobaczymy. To nie już, no, zajebiście. No. To już niedługo. Ale Żakoby, przechodzimy ze Skateboard School do korporacji. Bo niedługo po Skateboard School właśnie korporacja się zaczęła, no nie? No tak, no był już taki okres, był u sklepu Golana, wiesz, o co chodzi, na chacie, tu coś, no ale potem jakby, no tych ludzi też przybywało już, to nie, wiesz co, tak nie czułem, że to jest tylko moje i... Tak. No i kurde, no i korpo powstało. A przyjmowałeś klientów na hacie oficjalnie? No przyjmowałem gitarę. Elegancko, to mi się podoba, to jest undergroundowy styl. Zapraszam do pokoju po kółeczka i traki. I po... Jeszcze był Kielon Rasputina, jak zrobiłeś zakupy. To nie powinniśmy. O tej godzinie chyba, ale był Rasputin. A Rasputin jest dalej dostępny? Jest dalej dostępny, ale teraz mniej lotów jest, nie? Więc jakby ciężko jest dostępny. No tak. To jest towar deficytowy teraz. Ale dalej jednak. Już zostałem takie trunki palić. Staram się przynajmniej. No dobrze. Niech będą. Ale Golan, powiedz mi i co? Korporacja działa na Paderewie i czasami no jakby... wjeżdża do skating parku. No jakby... Jeżeli chodzi o korpo, no to jest tak, że po prostu co, no jesteśmy ekipką ludzi, którzy jakby se pracują i no i nie wiem, spędzają jakiś tam czas wolny na desce i tak dalej, no ale chłopaki po prostu z korpo, ci co siedzą na budzie, no to siedzą też na sipie, nie? Więc jakby mają... Okay. Ale korporacja w zimie jest przenoszona do sipu. No tak, jakby tak, deski wtedy sobie przenoszę i tam pomalować. A teraz? Teraz też będzie przeniesiona, czy nie? Bo jak to wygląda? No nie, no jakieś tam deski, ale to już staraliśmy się z Pawciem odciąć, że jakby Pawcio zamawia na SIP jakieś deski i tak dalej, ja tam czasami jakieś rzucę blaty, że wiesz, jak ktoś złamie deskę na SIP-ie, no to żeby coś było, ale... No wiem, ale chodzi mi o całą budę, która zawsze była przewożona po prostu buda wielkim już dźwigiem. Stoi, buda już stoi, na bo stałe? Już tego kurwa... Tak, dobra. Na stałe, no. Jak będzie ci na Paderewie lato, zima, a buda będzie dalej w tym samym miejscu. Tak, no teraz pierwszą zimę przezimowała buda i w sumie jest cała, nic się, wiesz co, nie stało złego. I zostaje, no, ale były jaja, jak, wiesz, no, tak jak tu macie tą halę, no. Tylko że tam były niższe te wrota, nie? No to ten ciężko było tam wchodził, wiesz, no, tu tyle i tu tyle. Centymetry. No i na dwóch wózkach widłowych chłopy wjeżdżały, no i zawsze się coś urwało. Raz roleta, raz jakieś coś od alarmu, stary. No bo wwożenie oficjalnie nie, sklepu no, do hali. Ciężar, tak, a potem potem już wwozili na wózku widłowym, jeszcze na widlaku, a z tyłu na paleciakach z wypciem na przykład, nie? Ja. Wiesz, coś na tych kur... Wiem, to już ciężkie akcje. No ciężkie akcje, jakby kosztowało wiesz, to dużo niech stresu. Ta buda sobie już stoi na Paderewie, będzie bezpieczniej. Nie, no już zostaje, jak na... Już tak nie będziemy robić. Bardzo dobrze. Żakoby, jedziemy już, że tak powiem, do finiszu, bo jakby tu był Buniek, to by nas ostro prześwięcił, że tutaj czas antenowy jest ostro przeciągany.
Ale ja mam jeszcze na pewno ciekawe pytanie tutaj dla większości widzów. Tak naprawdę to mam trzy pytania, ale jedno teraz wjeżdża od razu z grubej rury. No. Ekipy jest Paderewy. No, ale... Znane w całej Polsce. No, na różnych eventach goszczą i to w Krakowie i na Bielawie. Pokazali się już z każdej strony. Teraz już jest nowe pokolenie. No właśnie, wiem, dlatego do tego chcę też odbić. Ja bardzo lubię wszystkie ekipki z Paderewy, mega mordy, ale powiedz mi, jaka ekipka z Paderewy, z tych, które teraz obecnie gdzieś tam są, która była pierwsza? No nie wiem. Ja znam... 032, myślę, że jest taką jedną z pierwszych ekip PTG. Dobrze, 032. Tam, a ekipy z serii PTG Szarańcza, PTG Debile... I... Nie, PTG Debile to jest jakby całe, myślę, że całość można jest... powiedzieć PTG Debile. Czyli PTG Debile są na samej górze i oni są nas wszystkimi. Nie wiem, ja to tak przynajmniej rozumiem. Myślę, że no nie, bo myślę, że nie masz było to definiowane, wiesz o co chodzi? No to zdefiniujmy to w końcu, tu na wizji, na żywo. Są PTG Debile. Dla mnie PTG Debile to są wszyscy na Top. PTG. Tak. No, pod PTG Debile? No jest PTG Szarańcza, PTG no. Sępy. PTG Szczyle teraz. Okay. Czyli cztery frakcje. Cztery frakcje, no jest, no tak, no. Znaczy nie, no nie cztery, trzy pod jedną, nie? No tak, no trzy pod jedną. Myślę, że każdy może się czuć PTG debilem po prostu. Z Paderewy. Ja czasami jak z nimi jestem, to też się tak czuję. Pozdrawiam ekipkę, no nie, bo... No ale no... No chłopaki oddupcają czasami, ale jakby... No ale na przykład PTG Szarańcza już teraz, wiesz o co chodzi, też trochę chłopaki już wyrośli, już ten... Ale no nie, no zajebiście. No... Były różne. Ja dostałem już, też premierowo możemy powiedzieć, ja dostałem info już, że w tym roku Bielawa wraca po pandemicznym no roku przerwy. Będzie... Więc właśnie też jak coś, to zobaczymy, co tam się wydarzy. Komentować? Proszę? Będziesz komentować? Chodzą jakieś suchy, Do komentowania jeszcze... Ale co, w te wakacje jeszcze będzie Bielawa? Mhm. No, takie są plany. To ja na łódkam chyba nie będę jechał, a będę tylko tak z doskoków wbijał. No to akurat. Że może będę... Kiedy ostatni raz na Bielawie byłeś? A namiot mam zajebisty teraz. Na ile osób? Na dwie, ale teraz mam tak zajebiście. Powiedziałem w kilka osób na melanżyk, no. Namiotu do golana. Mam taki namiot, że klikam z jednej, klikam z drugiej i się składa tak szybciutko. Czyli no... Skłechłe. Skłeczuły. Klasyczne. Czyli nie tak, że go rozkładasz, rzucasz i on się sam ten? Nie. Także za sznurek ciągnę, jest raz, dwa. Jest już położony, rzuca materac i jest... Wygodnicki, Jakob jest... Do Berlina jechaliśmy, to... Sprawdził się, no. Został stestowany. Ale nie był jakiś drogi, ale mega polecam, bo to była jakaś taka nowinka. Ty, może powinieneś w korporacji kłoczułę wprowadzić? Może tam rozstawimy stare też. Namioty przed budą, żeby ludzie se testowali akurat. No. To jest pomysł. Jakoby, bo tak przechodzimy z tematu do tematu i moglibyśmy tak pewnie jeszcze z 3 godziny przechodzić. Dwa ostatnie w sumie pytanka. Jedno będzie takie na koniec ogólnikowe, ale jedno pytanie, które teraz jest w sumie na czasie i wiem, że dużo osób porusza ten temat. Właśnie, komentowanie eventów, bo jesteśmy przy komentowaniu eventów, ty komentujesz zawody, ja komentuję zawody. I pojawił się pościg Eurosportu. No wiem, ale dalej tego nie kliknąłem i nie zobaczyłem. Ja kliknąłem, zobaczyłem, ale jeszcze tego nie nagrywałem. No. Natomiast... Ale mówiłeś mi, że no tak, no jest tam, są tam nagrywkę. Jakieś klipy, niektóre może nie do końca dobrze dobrane z tego, co tam widziałem. W każdym razie możesz sobie kliknąć klip, podłączasz sobie normalnie słuchaweczki z mikrofonem, komentujesz to, co się dzieje na tym klipie, przechodzisz potem do formularza zgłoszeniowego, który też jeszcze nie wiem, jak wygląda, bo go nie widziałem. W każdym razie do końca maja wszyscy, którzy mają ochotę, mogą się zgłosić na komentatora deskorolkowego. Do Polsatu, tak? Czy to czego? Do Eurosportu, no i to już będzie pewnie wiązało się z komentowaniem olimpiady i deskorolki. No. Jak na to patrzysz? Jak patrzysz na... No nie wiem, nie do końca patrzę. Ale co uważasz o tym, że jest to robione w taki sposób, że może ten casting na tego komentatora, czy dwóch, czy ilu ich tam będzie, bo nie wiadomo, jest robiony przez internet? Bo ja się osobiście zastanawiam, kto będzie jakby w jury... I kto będzie wybierał osoby, które będą komentowały deskorolkę? Bo rozumiem, że ze strony takiej dziennikarskiej czysto i komentatorskiej to będą tam osoby poważne z Eurosportu, ale kto z aspektu deskorolkowego będzie to doglądał? Nie wiem, nie mam pojęcia. Kto powie, że to jest faktycznie ten trik, który mu powiesz, że jest? No nie wiem, może się tam ktoś zna, może ktoś surfuje jest... na snowboardzie. No właśnie. Myślę, że jakieś podstawy, jakieś ziomeczki mogą tam być. No ale myślisz, że powinien być ktoś taki, kto powinien jednak też trzymać pieczę na tym, żeby
żeby to było właśnie... No tak, no ale wydaje mi się, że jakoś to tam sobie zweryfikują, może... Nie wiem, nie mam pojęcia. A ja tak, no nie wiem, nie do końca... Ja nie wiem, czy kurde nawet wybrać... Nie powiem panu, ja czytam książki tych lepszych aktorów. Nie powiem, nie tak powiem jest. Panu. No nie powiem panu. Nie powiem panu. A to wczoraj, nie powiem panu. Ja się zastanawiam, czy właśnie jakby brać w tym udział, bo ja na przykład w ogóle SLS-u nie oglądam. Wiesz co, ja nawet... Okej. Okay. Ja kiedyś babola na PSF jakoś zrobiłem, że wiesz co, że miały być tam jakieś te finały, że no. Przejazdy, a potem 5 prób, nie? A ja zrobiłem tak, że przejazd, dawaj 5 prób. Od razu! Krzysiek Marek, tak, nie, no nie, to ja tam SLS-a oglądam, bo właśnie, czemu, ja czemu Wardęga by mnie dojechał, jakbym nie oglądał? A ja właśnie, wiesz, no zdarzyło mi się coś obejrzeć, ale no nie wiem, jakoś się nie... Ale udział bardziej sobie skróty jakieś oglądałem, czy coś takiego. Highlightsy. No. Nie wiem, czy bym się czuł dobrze w tej roli, ale... Weźmiesz udział, czy nie? No nie wiem. Weź. Może wezmę udział. Weź, 30 wyślemy zgłoszenia. Razem zagramy. Tak. W duecie. Proszę bardzo, tam Kosti z Suwaczynim widziałem, że też tam temat podejmują, na pewno jeszcze dużo osób podejmie, a przy okazji jeszcze na pewno Eurosport nie będzie jedyną stacją, która będzie to transmitowała, więc no. Myślę, że jeszcze Polsat. Też nie wiem, może... ciekawe jak to będzie z tą olimpiadą, bo co, na przykład jak z olimpiadą, to chyba nie wszystkie te... No bo jest w jednym momencie chyba kilka dyscyplin, tak, nie? Idzie, tak, ale to podobno, nie wszystko jest relacjonowane nie, na żywo. Nie, daje, ale nie? Podobno deskorolka, nie pamiętam już dokładnie, ale ktoś już gdzieś wspominał, jaki będzie miała czas antenowy podczas olimpiady. Jest sporo? To jest chyba półtorej dnia, tak razem. Serio? No, czyli to... całe eliminacje, wszystko tamte puszczą, myślisz? No myślę, że tak. Myślę, że tak. Nieźle. Znaczy fajnie. Nie mówię, że to będzie półtorej dnia leciało tak, że od 6 do 22 i następnego dnia od 6 do 15, tylko w ogóle jakoś tam w całym cyklu olimpijskim to wychodzi, że razem będzie to chyba półtorej dnia albo dzień. No. To też jakoś na całą olimpiadę nie dużo, prawda? A tam no. Jest co, będzie vert, park i street chyba, prawda? Nie, ma być park jako taki dupny bowl. No właśnie, no to jest park, czyli bowl i street. I street, taki SLS chyba, no. Bez vertu. Nie, Vert już jest old school. Andy McDonald z Nicole Demuedą by się... Lat, wiesz o co chodzi jakby. No, Sandro Diaz też by się obraził. No. Fatalnie. Kiedyś no się Sandro oglądał. Diaz już nie pojeździ. No nie pojeździ, Sandro. No, ale może 900 na olimpiadzie zobaczymy w bowlu, co? Mo, chętnie bym zobaczył. Na betonie. Ciekawe. Na betonie. Nie no, to tam już będzie taki poziom, że na pewno będzie się to śmiesznie oglądało i czy będziemy to oglądać z perspektywy osoby komentującej, czy ktokolwiek to będzie, czy z domku, to i tak myślę, że będzie frajda. No, tak, no będzie. Myślę, że w sumie to jest jakoś tam w miarę spoko zrobione, nie? Jakby no, myślę, że będzie to na zasadzie skopiowana jakby ta, nie, formuła. SLS-ów, no tylko, że olimpijsko. I Vans ten, nie? Vans coś tam Series. Park Series, no. Też. No, myślę, że... No kurczę, no do takiej imprezy, jeszcze już olimpiada, no to zatrudnią raczej poważne osoby i poważną organizację, żeby nie wyszedł babol po prostu w debiucie deskorolki na olimpiadzie. No ale śmiesznie, ale ciekawe, czy coś ktoś, wiesz, od dupcy śmiesznego tam. No mam nadzieję. A Buniu za odsanie będzie nas tu pikał i pucnie nam głowę. Ale co, od dupcy to jest tak brzydko? Znaczy, czy co? To przecież on będzie pikał, nie Buniu. Kamilo będzie... za kamery, no. Trzeba będzie wypikać. Jest Kamil będzie mieć... Dokładnie. Dobra, Golan, przelecieliśmy sobie szybko, pokrótce większość temacików. No. Tak jak mówię, no moglibyśmy pewnie z 3 dni, gdyby to był normalny podcast, bez oczywiście jazdy. No. Natomiast to jest właśnie... Kamerki włączymy, jeszcze sobie pogadamy. Proszę? Mówię, że jeszcze sobie pogadamy. A, no to na kulisach, na backdoorze na pewno. Właśnie. Ale mamy program 50-50, więc bajerkę będziemy powolutku kończyć. Poprzedni odcineczek był sponsorowany przez Super Sklep, serdecznie dziękujemy, a ten odcineczek, jak możecie zobaczyć, jest przez Nerwusika. Dokładnie, teraz to już nawet widzę 21 lat, rocznica dokładna istnienia firmy Nerwus. Tu mamy elegancką skrzyneczkę, w której coś tam jest, jeszcze jej nie otwieramy. Natomiast panowie i panie, jak zawsze w każdym odcinku do wygrania coś. Teraz jest nie inaczej, mamy deseczkę Nerwusika do wygrania i dokładnie tak jak w poprzednim odcinku, napiszcie, kto będzie naszym gościem kolejnego odcinka. Tu nie mamy żadnej podpowiedzi, więc będzie trudno, no bo fajna deseczka jest do wygrania. Wpisujcie w komentarzach pod tym odcinkiem z Golanem, kto będzie w następnym odcinku i spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi oczywiście wylosujemy kogoś, kto taką deseczkę od nas otrzyma. A na koniec chciałem się zapytać, Golan, co u Ciebie na przyszłość?
Jakie plany? Przyszłość? Tak, jakie plany na przyszłość? Co będzie działane? Jakiś parcik na stricie? Może korporacja parcik będzie jest, się... Parcik jest ten, jakby z Łaziolem coś tam jest nagrane. A, już no. Coś się dzieje? Nie, no już jakby przez jakiś tam czas było coś nagrywane. Nie, no może nie dużo, ale... Czyli ale sobie nagrywamy teraz jakby do wakacji chyba Łaziol powiedział, czy do września jest deadline. No. I ten, no, a jakby... A drugie rzecz to z Ziemniatym chcę parcik nagrać, jakby ja jemu. Okay. Ale może też jakieś tryczki. Czyli ty nagrywasz nagrywam. Sobie, ty nagrywasz... Znaczy, ja z Łazikiem Łaziol na nagrywa tobie, ty Ziemniakowi. Ja staram się ze... No, ktoś tam z Adamem komuś. Musiałem też sobie jeździć. No kurde, jest dużo ludzi, co coś robi. Kasza przecież nagrywa. Wy tam ja macie z kamerzystami też spoko, nie? No spoko. U nas jest ogólnie fajnie, bo ta ekipka jest taka, wszyscy zbita. Są razem, jest PTG debile są. No, i wiesz, no właśnie, to jest gitara. No i czasami pójdziesz z tym, czasami z tym i jakoś jest... I z każdym się coś nagra. Tak, tak. Czyli tak, dobra, tak, mamy parcik fajne. Od Golana, Sun, mamy parcik od Ziemniaka, Sun. Mhm. Czy korporacja podbija świat? Podbija. Ale film mam skończony, jeszcze będzie zaraz w ten ja weekend może, czy coś będzie... Znaczy taki film, że wiesz co, mam nagrywki, wiesz, przed 5-6 lat. No i bardzo może dobrze. Nie jakaś petarda film, ale... Montażyk wyrzuciłem będzie... po prostu wszystko już, co miałem, oczyściłem się z nagrywek, żeby... Dysk wiesz, wyczyszczony. No, Cygan to mnie... Cygan ma, wiesz, takie porki... Cygan jeździ jeszcze? Ma, byłem ostatnio, na moi kolegi byliśmy no. Na melanżyku małym. Znam temat. Jeździliśmy i Cygan jeździł, ale już mniej jeździ, nie? To już, wiem. Wiesz, aż mi głupio, że wtedy nie puściliśmy partu, kiedy on tak naprawdę, wiesz, robił rozkwitał. Rury takie... No, pamiętam, też, pamiętam to... Cygana. Cygan, pozdro. I co, nie przedłużamy. Czekajcie tak na part od Golana i part od Ziemniaka. Komentujcie ten odcinek, żeby wygrać deseczkę. Kto będzie następnym gościem? Nawet ja nie wiem, więc w ciemno walimy. I przechodzimy do tej sekcji, na którą wszyscy czekają, właśnie. Czyli Golan na parku. Godzinka z Golanem na parku. Kamilo to nagrywa. I do zobaczenia, do następnego. Bon voyage. Bon voyage. Zapraszam Brzusio. Dobra. Dawaj. Dawaj. I to jest właśnie koniec bajerki. Dobra. A to mogę wyciągnąć, nie? Do jazdy? Tak, tak. Oczywiście, że tak. Dobra, już tu będziemy robić porządek. That's right, that's right. Let's go, boys. Ciach, no i możemy zaczynać. My to. A jak jest korporacja u nas w odwiedzinach, to póki Golan jest na godzinkę jeszcze nagrywek, jestem za korporacją, jestem korporacyjnym pracownikiem. Dobra, ja patrzę na zegarek, a my tu już lekko spóźnieni. Dobra, Golan, po bajerce godzinka ruszyła, przybijam pionę i klasycznie sąd. Pierdam. Jak coś, to masz swoją bodzionkę i paluszki na miejscu i godzinka dla ciebie. Mike Manzoli. To będzie dobre, kurwa. No i tyle. Cebul na kamerze. Bang. Będzie ten. Będzie dopiero obczajka, jak to już sprawdzimy. Nie wiem, czy tam nie poucinałem jakichś głów czy nóg. Jedna sekwa, ja już tak zmęczony. Ja też. Jedna sekwa, jesteś tak zmęczony, mordo. To przez te paluszki. Dobrze, zajebiście.
Leopold. Piję za sekwę dla chudego. Prawie 17 minut za nami. Ja pi***ę, jak wyjaśnia! To była tak zwana naprawdę piękna wprawa. Mamy jeszcze 15 minut w byczku. Ja mam dość. Dokładnie. 4 minutki zostały do końca. Golan ma dość. Nawrzucane grubo. Idź pan w hu hu hu. Jesteśmy po wszystkim. Oficjalnie Beskidzkie przygniecione przez topy. Tak jak park został zgnieciony przez Golana. Dziękuję. Na grubości. Golan, nie zawsze dajemy tą opcję. Teraz dajemy. Możesz powiedzieć, jakie 3 osoby byś widział u nas na parku 50-50. Ostro. Aż jest. Paluszkami zapyłem. Dobra. Jeszcze 2. Dobra, może Kotasa? No. Old school member. I 3. I może tego, Spike'a. Też takie old school. Ja, to jest mocno. Spike jest, myślę, że bardzo ciekawą osobą, że ma dużo historii. Znam, jest... znam. Ale Kotas, Spike i jeszcze Wypcio, czyli mocno old schoolowe, no, OG tak, grono. Tak dobrze. Mamy typy Golana. Mamy odcinek z Golanem, jesteśmy po wszystkim i zostało nam już tylko zatańczyć brzuchem na koniec dla wszystkich widzów. Już było, czy nie było? Nigdy mało. Nigdy mało brzucha Golana. Pozdrawiamy do następnego. Elo! I tyle. Po wszystkim.